Marta Wiśniewska, to jest moja wiara i jesteśmy w klasie 1B. No i mam przyjemność dzisiaj prowadzić konferencję. Ja mam pierwsze pytanie do reżysera. Co skłoniło się do tego, żeby powstać spektakl dopiero w klasie maturalnej? No dobra, ja. Nie wiem. Szczerze mówiąc, chyba nie byłam wcześniej gotowa na to. W pierwszej klasie graliśmy na Akademię Puści, której reżyserem był Filip Pawlak. W drugiej klasie miałam kryzys duży, bardzo duży, także może dlatego też nie ustawiałam. A w tym roku, kryzys spektakl to może być przewał, możecie to na mięso. Czekaj, to teraz drugie pytanie. Dobra, ja to skończę. Spektakl tak naprawdę powstawał w listopadzie. W listopadzie zaczęły jakieś takie początki się pojawiać. Scenariusz skończyłam pisać... Przed świętami skończyłam pisać, przed Sylwestrem dostali scenariusz. Tak, mam się poczytać w internecie, w internecie.
Nie znamy w internecie. Wiem, że w internecie. W internecie. A, no czekaj, jeszcze chyba jedna. A, i głośniej! Głośniej! Postać Kamila miała jakieś źródło swojego problemu, a u Roxany tego nie poznaliśmy. I czy to było tak? Ale ja myślę, że... No tak, było tak, że każdy z tych aktorów tworzył sobie własną postać. Ścianę wylać, a nie lepiej zapoliewać tą ścianę i dopiero potem. Malowanie się ją dwa dni! To była wielka improwizacja. To nie do Kamila tak naprawdę, bo... Ja to tak widzę, to jest moja wizja artystyczna. To jest na ścianie. To będziesz malował. No pytanie, skąd weźmiesz pieniądze na farby? Nie bądźcie, my w drugiej rzeczy też malowaliśmy to. Nie, ale to mam Nie, nie są to
A Mateusza, to wiecie, jest na sali? Nie. No to już nie, ale jest. Nie, bo to tu nie jest. Wszystkie imiona, które są. Nie, tu jest. O, czym? No. Nie wiem, czy to było na konferencji powiedziane, ale co tytuł? Dlaczego taki jest tytuł? Znaczy powiem tylko tyle. Nie chcę jakby was ograniczać, bo to może byście potem wyszli i już mieli po prostu odpowiedź na nie, na pytanie. Daniel był już na naprawdę Nie,